Dzień dobry. Jest to film dotyczący historii w klasie 8. Natomiast dzisiejszy temat to polski październik i poznański czerwiec. Jaka była sytuacja w Polsce po śmierci Józefa Stalina? Otóż śmierć Stalina w marcu 1953 roku nie oznaczała początkowo w Polsce zmian na lepsze. W dalszym ciągu kontynuowano kolektywizację i represje w stosunku do Kościoła. Jednak w miarę jak postępowały zmiany w ZSRS, również w Polsce nastąpiły pierwsze oznaki odwilży. W ramach destalinizacji zaczęto odchodzić od rządów jednostki i wprowadzać władzę sprawowaną przez grupę osób. Zgodnie z tym trendem Bolesław Bierut zrezygnował z urzędu premiera na rzecz Józefa Cyrankiewicza. Osłabieniu uległ też terror i inwigilacja w stosunku do społeczeństwa. Odsunięto od władzy najbardziej odpowiedzialnych za stalinowskie represje. Sygnałem była też zmiana nazwy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli MSW. Ważnym wydarzeniem przyspieszającym rozwój wypadków była publikacja w czasopiśmie Nowa Kultura, wiersza Adama Warzyka, poemat dla dorosłych, w którym krytykował on złą sytuację robotników w Nowej Hucie. Taka krytyka systemu stalinowskiego wywołała dużą reakcję w społeczeństwie. Ludzie coraz odważniej żądali zmian w kraju, publikując je m.in. na łamach czasopisma dla studentów. Po prostu. Jakie były podziały wewnętrzne w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej? Kiedy podczas wizyty w Moskwie w 1956 roku zmarł Bierut, nowym pierwszym sekretarzem PZPR został Edward Ochab. Natomiast w samej partii zaczęły się ujawniać wewnętrzne podziały. Jedną z frakcji byli puławianie, którzy opowiadali się za reformami, ale w ramach systemu socjalistycznego. Z kolei natolińczycy byli za dotychczasowymi formami sprawowania władzy. Z tej próby sił zwycięsko wyszli puławianie. Doprowadzili do przedstawienia członkom PZPR referatu Chruszczowa, a swoich oponentów oskarżyli o stalinizm. Puławianie doprowadzili do poinformowania społeczeństwa o zbrodniach stalinowskich, ogłosili amnestię, dzięki czemu z więzień wypuszczono tysiące więźniów politycznych. Również w społeczeństwie nastąpiły zmiany w nastrojach. Malał powszechny wcześniej strach przed bezpieką. Złagodzenie cenzury skutkowało większą swobodą obyczajową wśród młodzieży, interesującej się muzyką, filmem i modą, pochodzącą za żelaznej kurtyny. Poznański czerwiec 1956. Tymczasem w kraju, mimo zmiany założeń planu sześcioletniego, nie następowała odczuwalna poprawa warunków życia i pracy ludności, która miała dość wieloletnich wyrzeczeń. Po złagodzeniu polityki represji ludzie mieli więcej odwagi, by domagać się o swoje. I tak robotnicy zakładów przemysłu metalowego imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, w tym czasie noszące nazwę zakłady metalowe imienia Józefa Stalina, żądali podniesienia zarobków i zmian organizacji pracy. Po wycofaniu się władz z porozumień 28 czerwca 1956 roku ogłosili strajk generalny i przeprowadzili masową manifestację przed budynkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Wzięło w niej udział 100 tysięcy ludzi, także z innych zakładów pracy, a sam protest zaczął przybierać charakter powstania. Ludzie, na skutek braku reakcji władz na swoje postulaty, zaczęli się radykalizować. Pojawiły się hasła dotyczące swobód obywatelskich i religijnych. Wdarli się do siedziby Komitetu Wojewódzkiego PZPR, zaatakowali też więzienie, ponieważ pojawiła się plotka o zatrzymaniu delegacji robotników. Reakcja władz była niezwykle brutalna. Do Poznania wysłano czołgi i tysiące żołnierzy, których poinformowano, że wybuchło powstanie niemieckie. W wyniku walk zginęło 70 osób. Wśród ofiar był zaledwie 13-letni Romek Strzałkowski. Był to pierwszy masowy bunt ludności przeciwko władzy komunistycznej. Jak przebiegał polski październik? Dzięki temu, że termin strajku powiązano z odbywającymi się międzynarodowymi targami poznańskimi, o przebiegu wydarzeń dowiedzieli się przebywający tam zachodni dziennikarze,
a więc też Europa Zachodnia i, co za tym idzie, również społeczeństwo polskie poprzez Radio Wolna Europa. Bezwzględność władz wobec protestujących spotkała się z oburzeniem ludzi. W październiku 1956 roku podczas 8 plenum KCPZPR doszło do przełomu. Funkcję pierwszego sekretarza KCPZPR zaproponowano Władysławowi Gomułce, który był więziony podczas represji stalinowskich, a cieszył się dużym autorytetem. Tymczasem do Warszawy przybył zaalarmowany Nikita Chruszczow, obawiający się, że Gomułka będzie dążył do uniezależnienia się Polski od ZSRS. Wraz z jego przyjazdem w stan gotowości do interwencji postawiono wojska rosyjskie przybywające w bazach na terenie Polski. Na skutek tajnych rozmów złagodzono sytuację, Chruszczow zgodził się na zmianę pierwszego sekretarza. Wybór Gomułki oraz zapowiedzi reform zostały entuzjastycznie przyjęte przez społeczeństwo. Wraz z objęciem władzy przez Gomułkę zaszły zmiany polepszające sytuację w kraju. Uwalniano kolejnych więźniów politycznych i zrehabilitowano niesłusznie skazanych. Zrezygnowano z przymusowej kolektywizacji. Chłopi mogli się wycofać z udziału ze spółdzielni produkcyjnych. Dzięki uwolnieniu prymasa Stefana Wyszyńskiego i innych duchownych uległy poprawie stosunki z Kościołem. Aparat bezpieczeństwa został zreformowany. Utworzono Służbę Bezpieczeństwa, SB. Natomiast sowieccy oficerowie Wojska Polskiego wrócili do ZSRS. Gomułka podpisał też porozumienie, dzięki któremu do Polski z kolei wrócili Polacy, którzy dotąd przebywali w ZSRS. Jednak już w 1957 roku Władysław Gomułka jako zwolennik systemu komunistycznego zahamował procesy demokratyzacyjne, nasilił represje i zaostrzył cenzurę, zamykając tygodnik po prostu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do następnych naszych filmów i do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.